występują. Miłość i przemoc, odcinek 38. Nie wiem, jak inaczej wyrazić moje pragnienie poślubienia cię. Co ty na to? Zostaniesz moją żoną? Teraz chcesz się ze mną ożenić? Bo zrobiłam ci awanturę. W przeciwnym razie nawet byś o tym nie pomyślał. Przepraszam, panie. Zawsze chciałem się z tobą ożenić, ale nie miałem rozwodu. Jednak wcale nie czułem się żonaty. Nie mieszkałem z żoną. Kiedy mnie poznałaś, widziałaś, że mieszkam sam. Potem poznałem cię lepiej i postanowiłem uporządkować pewne sprawy. Rozwieść się. Możesz zapytać o to Pamela. Coś mi o tym wspominała. Bueno, sí. Algo de eso me dijo. Rozmawiałam z nią. Najwyraźniej mówisz prawdę. Algo de eso que me está diciendo es verdad. Widzisz? Wcale nie jestem takim kłamcą. Nie daj się prosić. Wszyscy wiemy, że szalejesz za kłamem. Nie wygłupiaj się. Popełnił błąd, ale to nic. I tak chce się żenić. Ledwie się rozwiódł, a już chce się żenić. Tylko człowiek nie uczy się na błędach. A może to podstawieni urzędnicy? Nie macie przypadkiem jakiejś legitymacji? Owszem, to poważna sprawa. O co chodzi? Nie obrażaj parroquia. Juan, przysięgnij, że będziesz szanował Annę. Teraz i zawsze. Połóż rękę na serce. Proszę. Po co te obietnice? Jeszcze się nie zgodziłam. Pan nie może być przestępcą. Pamiętam same złe rzeczy. Sama nie wiem. To już przeszłość. Jest pan dobrym człowiekiem, uczciwym, pracowitym. Możliwe. Ale wolałbym nic sobie nie przypominać. Niech pan o tym zapomni. Widocznie Bóg dał panu szansę zacząć od zera. Tak musiało być. A pani? Widocznie Bóg otworzył pani oczy i pozwolił wyrzucić z pani życia tego idioty, pani męża. Momencik. Rozmawiamy o panu, nie o mnie. Oboje jesteśmy w tej samej sytuacji. Jak to? Proszę na mnie spojrzeć. Obydwoje boimy się zaczynać od zera. A jednak. Tak. Bo oboje wiele wycierpieliśmy, ale. Tak.
Yo creo que sí podemos. Chyba uda nam się zacząć od początku. Skoro obydwoje tak wiele wycierpieliśmy, może powinniśmy się wzajemnie wspierać. I nos ayudamos mutuamente para salir adelante. Przestawmy stół, żeby zrobić więcej miejsc. Nie możesz się męczyć. Helena, to ja, Ruth, kuzynka Ani. Nic złego. Ana wychodzi za mąż i to zaraz. Pośpiesz się. Wpadnij do nas. Ana, pośpiesz. Przebierz się. Nie każmy panom czekać. Ay, Juan, pero es que... To się stało tak nagle. Zaskoczyłeś mnie. Bueno, está bien, ale przygotujcie wszystko. Proszę pana, udzielałem wielu ślubów, ale nie widziałem czegoś takiego. Przepraszam, to przeze mnie. Okłamałem moją narzeczoną. Jeśli teraz się nie ożenię, nie zrobię tego nigdy. Chodziło mi o brzuch. Przyszła teściowa. Pamela? Pamela? Mam nadzieję, że mogę zrobić to bez twojej zgody. Gdzie są dokumenty René Cárdenasa? Pamela? Też nie. Co my tu mamy? Rozwód Juana i Ori. To interesujące. Co? Juan i Oriana odstąpili od rozwodu za obopólną zgodą? To niemożliwe. Co tu robisz? Niespodzianka. Przyszedłem, bo wiem, że lubisz na mnie patrzeć. Ale moja agenda jest przepełniona. Mam mnóstwo pracy. Szukam akt René Cárdenasa. Przyjęcie może się zacząć. Są już napitki. Włóż to do lodówki. Mamy zakąski. Jak się macie? Dziękuję, że przyszłyście. Postaw mi. Dziękuję. Cześć. A gdzie masz? Kuzynie. Oto pan młody. Gratuluję. Dziękuję. Pamiętaj, że Ana jest moją krewną, więc uważaj. Jestem ogrodnikiem, ale kwiatkiem nie będę cię. Babcia. Gdzie jest panna młoda? Muszę dać jej ostatnią radę. Gdzie postawić piwo? Gdzie Juan? Cześć, jak się masz? Jestem taka szczęśliwa. Gdzie Ana? Dziękuję za przyjęcie. Przyszłam w samą porę. Kto was będzie żenił? Pozwoli pan. Zgadza się. Idzie panna młoda. Co zrobiłaś z orzeczeniem rozwodu? Gdzie je włożyłaś? Spaliłaś je? Nie wiem. Daj mi spokój. Coś mi tu nie gra.
Algo está pasando, algo no está bien. Sí, claro, jasne, aquí lo que no está bien es tu gufce. Cabecita, ¿te parece? Señor Beltrán, no hace nie musi pan być taki okrutny. Oriana rompió la Oriana je porwała, bo była zdenerwowana. Co? Dlaczego? Oszalałaś? Jak mogłaś to zrobić? Jesteś głupia. Dlaczego się tak zachowałaś? Jak mogłaś? Dlaczego tak traktujesz swoją siostrę? Zwariowałeś? Nie zwariowałeś. Ale mam podejrzenia, że twój kochany zięć nie rozwiódł się z Orianą, twoją córką. Daj spokój. Juan sam przyznał się, że się rozwiódł. Na pewno nas nie okłamał. Ja nie mam zwyczaju was okłamywać. I pewnego dnia będziecie musieli przyznać mi rację. Wiem, co widziałem w gabinecie Pameli. Juan nadal jest mężem Oriany. W imieniu rodziny oddaję ci Anę. A ja przyjmuję ją w imię mojej miłości. Możemy zaczynać? Jasne. Proszę. Ana, siadaj tutaj. Zebraliśmy się tutaj w końcu, żeby połączyć więzami małżeńskimi Ana Jesusa Amaral i Juana Marcosa Coronela. Jak wiecie, małżeństwo to coś... Małżeństwo to postulat. Kiedy para się pobiera, decyduje się na stworzenie niepowtarzalnego związku. Nie wystarczy się kochać. Należy również się przyjaźnić, bo małżeństwo to bardzo długa podróż do miejsca zwanego poświęceniem. Małżeństwo jest jak najbardziej legalne. Ale kiedy wszyscy się dowiedzą, że Juan jest żonaty, bomba wybuchnie. Udało nam się. W tej chwili Juan jest bigamistą. Przeczytaj mi artykuł 400 kodeksu karnego. Czytam. Każdy, kto będąc w związku małżeńskim zawrze świadomie lub nieświadomie inny związek, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 4 lat. Será castigado con prisión de 2 a 4 años. Esa parte me encanta. Uwielbiam ten fragment. Od 2 do 4 lat dostanie Juan za to, że jest mężem Oriany i Anny. Así que Juancito, Juan trafi za kraty. ¿Qué tal? Co ty na to? Bueno, querida Pamela. Doskonale. Salud. Zdrowie. Porque no vamos a tener. Pozbędziemy się Juana z kancelarii. Juan en el bufete. Exactamente. Właśnie. Y si Juan en el bufete. A skoro już go tu nie będzie, ya no corremos riesgos. Nie będzie ryzyka. Tú me entiendes lo rozumiesz? Que te quiero decir, no? Sin él en el bufete. Bez niego nie będziemy musieli się nikogo bać. Będziemy zupełnie spokojni. Podemos estar tranquilos. Nieśmy to. Wszyscy mają pełne szklanki. Niech przemówi pan młody. Powiedz coś ładnego, Juan. I panna młoda też. Niech przemówi. Ty pierwsza. Nie ty. Już się kłócicie. Ty pierwszy. Jesteś nowy w rodzinie. Dobrze, dziękuję za pierwszeństwo. Od teraz oficjalnie będę cię nazywał moją żoną. Ale nie przestaniesz być moją małą Aną, moją śliczną Aną,
Tylko że teraz będziesz kimś więcej. A wiesz dlaczego? Bo w tym brzuszku nosisz kawałeczek mnie. Obiecuję przy wszystkich zgromadzonych, że uczynię cię najszczęśliwszą kobietą świata. Bo ty już uczyniłaś mnie najszczęśliwszym mężczyzną świata. Kocham was oboje. Ciebie i nasze dziecko. A mi hijo y a ti. Teraz twoja kolej. Niech mówi. Zdenerwujecie. Nie powinnam była dawać mu pierwszeństwa. Wziął wszystkie najładniejsze słowa dla siebie. I co ja teraz powiem? Juan. Chyba nie muszę mówić, że teraz jestem najszczęśliwszą kobietą świata. Zawsze, kiedy czuję, jak to dziecko porusza się w moim brzuchu i myślę, że to owoc naszej miłości, jestem strasznie szczęśliwa. Chcę być z tobą na zawsze. Kocham cię. I czuję się jak w niebie. Zawsze będę cię kochać. Wiwat państwo młodzi! Problem w tym, że Juan wszystko utrudnia. Broni Ponce de Leonów, bo dali mu akcje. Jak dowiedzą się, że Juan jest bigamistą, wszystko mu zabiorą. Na pewno. I dadzą akcję Beltranowi. On je na pewno sprzeda, a wtedy my zajmiemy się resztą. Lepiej być nie może. Poza tym muszę się pozbyć Ponce de Leonów. Od dawna mi bruszczą. Ale czegoś mi nie rozumiem. Skoro chcesz się pozbyć Ponce de Leonów, dlaczego chcesz wydać Gretę za Beltrana? Ja wiem, o co mi chodzi. A ty zawsze chcesz wszystko wiedzieć. Pamela, proszę. Zaufaj mi, spokojnie, wszystko idzie dobrze. Będę ci mówiła o wszystkim, co ważne. Ja też mam swoje sekrety. I zrobię wszystko, żeby nie wyszły na jaw. Muszę odnaleźć moje dzieci. Odpłacę ci się tym samym, co ty zrobiłaś mnie. Za wszystkie kłamstwa, które mi wciskałaś. Za wszystkie pułapki, które na mnie zastawiłaś. Zdemaskuję cię przed wszystkimi. Przysięgam na moje dzieci. Dziwne, że wcześniej cię nie poznałem, a ja ciebie. Wybacz, ale ja... Lepiej tańczmy w milczeniu. Selena! Masz chłopaka? Tak. Cztery. Zatańczmy, proszę. To proste. Proszę mnie naśladować. Posłuchaj. Facet żeni się, bo mu brak doświadczenia. Rozwodzi się, bo mu brak cierpliwości. A żeni się po raz drugi, bo mu brak rozumu. To twój przypadek, co? Nie rób sen. Jakich sen? Po prostu dekoruję. Dodaję koloryku temu miejscu. A ty powinieneś mi pomóc. Od kiedy to czytujesz gazetę?
Od kiedy studiuję? Od kiedy studiuję? Jesteś nadęty. A jeszcze dobrze nie zacząłeś. Coś ci powiem. Wyrzucą cię, bo jesteś durny. Nic nie rozumiesz. Nie mogę być ignorantem. A jak ktoś mnie zapyta, co w kraju, a ja nie będę umiał odpowiedzieć? To twój problem. Sam go rozwiąż i nie zaniedbuj Olgity. Mira, mamita bella. Słuchaj, co ci będę czytał? To nie będziesz taka leniwa jak twoja matka. Będziesz miała przed sobą przyszłość, tak jak powinno być. Musisz iść w ślady taty, a nie mamy. Nie każcie mi powtarzać do skipu, momencie. Ten jest łatwiejszy. Mówi się, że dobry ślub to ślub po kościelnemu, po cywilnemu i po pijaku. A faceci są jak własne cienie. Jeśli się ich goni, uciekają. Momencik, to znaczy, że jak kobiety ich prześladują, uciekają. To by się was nie bał. Dobry wieczór. Co się stało, pani inspektor? Przepraszam, że przeszkadzam, ale musi pan pójść z nami, panie koronel. Uśpiłem małą. A moja kolacja? Widzisz co? Chyba widzisz, że jestem zajęta. Tutaj masz zrobione ciasto, a tam jest patelnia i kuchenka. Pamiętasz tego dziwnego faceta, który się kręci w pobliżu? Nie. Wydaje mi się znajomy. Chyba gdzieś widziałam jego twarz. Pomóż mi założyć wałki. Złap tu. Tylko dobrze. Toma. Nie mam całej nocy. Co ty robisz? Jesteś okropny. Nie widzisz, jak się zmęczyłam sprzątaniem tej nory? Nie masz serca. Już dawno się nie przytulaliśmy. To nie fair. Ja też mam swoje prawa. Przynajmniej w weekendy albo święta. Nie? Prawa? Z tego co wiem, to nie jesteśmy małżeństwem. Jak uważasz, że nie dotrzymuję jakiejś obietnicy, pozwól mi. Puszczaj. Tego już za wiele. Miarka się przebrała. Kornelia nadal jest główną podejrzaną. Dziedziczy majątek męża. A krew na koszuli? Krew w bagażniku samochodu? To krew wieprzowa. Ta kobieta się tobą bawi. Nie, jestem pewien, że Kornelia zabiła męża. To wariat. Chce mnie wrobić w to zabójstwo. I dobrze jej to wychodzi. Jak na razie nie ma dowodów, że ona to zrobiła. Proponuję toast za nowożeńców. Wino się skończyło. Na szczęście jestem zapobiegliwy. Skąd masz tę butelkę? To likier, którego używam do tortu. Za Anę. Niech nam pokaże, co to znaczy szczęśliwe małżeństwo. I niech zdradzi nam ten sekret. Szczęście jest wtedy, kiedy jest porozumienie między małżonkami. To wystarczy. Prawda? Rozmowa to zrozumienie. A ja myślę, że wystarczy chodzić na śluby koleżanek. Wtedy widać, jak przyjaciółki się starzeją, a panny trzymają się młodo. Co? Też tak myślałam, ale nie polecam tej drogi. Spójrz na mnie.
A ja myślę, że wystarczy być zakochany. Sí, bueno, si no está enamorado, miłość usprawiedliwia wszystko. El amor lo justifica todo, ¿no es así? Jasne. Wybacz, ale nawet jak jest miłość, diabeł nie śpi. Znam takie przypadki. Dziś jest wielki dzień. Pana dotarła tam, gdzie wszystkie chcemy dotrzeć. Zdrowie. Wypijmy za naszą bohaterkę. Ana zdobyła najprzystojniejszego faceta w kancelarii. Już przesłuchano chłopaka. Nie znaleźli nic przeciwko niemu. Ale najadł się strachu. Podejrzewają się. Jesteś dziedziczką fortuny Tamana. Kto inny miałby motyw? Jestem adwokatem. Wybronię się. Conoce la trampa. Mira, Cornelia. Nie bądź tak pewna siebie. Policja znalazła ciało. La policía ya encontró el cadáver. Depczą ci po piętach. Y te andan pisando los talones, cariño. Los muertos. Umarli, no nie mówią. Ahora lo único que me importa. A jedyne, co mnie interesuje, to Juan. Es Juan Cornel. Qué sufrido sonó eso. Dziwnie to zabrzmiało. ¿Qué pasó con la mujer astuta? Co się stało z inteligentną, poskramiaczną mężczyzną? Sigo siendo la misma. Nadal jestem tą samą kobietą. Nunca. Dlatego nigdy mnie nie znajdą. Juan, oszalałeś? Nie tak. Żeby tylko nie urazić brzuszka. Mogę upaść. Nie upadniesz. Trzymaj się mnie. Nie za nogę. Pozwól mi przynajmniej zdjąć buty. Nie zdejmuj, idziemy. Szybciej, zanim upadnę. Mówiłam, żebyś mnie nie wnosił. No, nic mi nie będzie. Tu no pesas casi, tu me aplastas. Zmiażdżyłaś mnie. Bienvenida a tu hogar. Witaj w naszym domu. Ay, Juan! Juan, qué detalle tan hermoso. To takie miłe. To inspiracja. Esto se llama inspiración. Przy tobie takie rzeczy przychodzą mi łatwo. Estando a tu lado, pues este tipo de cosas se me hace muy fácil. A qué te refieres? O co ci chodzi? Bueno, o takie rzeczy. Świec, kwiaty, flores, róże. Y a la luna i miesiąc miodowy. Porque la doctora dijo pani que doktor si pozwoliła. Así. Entonces hurra por la doctora. Pani doktor. Adela, quiero que llames a Jairo. Zadzwoń do Jairo. Niech dom i ogród będą piękniejsze niż kiedykolwiek. Más bella que nunca. Sí, señora. Dobrze. Y a que se debe tanto de z jakiej okazji? Bueno, el ślubu Anny i Juan. Entiendo. Rozumiem. Sí, voy a hacer la ceremonia. Urządzimy ceremonię w ogrodzie, y... kameralną. Pero que sea una cosa muy tylko dla nas i Boga. Delante de Dios. Mm. Y que raro que dziwne, że Anna nie chce ślubu w kościele. En la iglesia, no? Pewnie wstydzi się pokazywać brzuch. Skoro wiesz, po co pytasz? Fermín. Poszukajmy dekoratora. Tkaniny jeszcze nie przyjechały. Moje marzenie się spełniło. Anna wychodzi za Juana. Twoja kawa. Lurowata, bo kawa jest droga. Skoro tak bardzo lubisz pieniądze, przyszedłem ci coś zaproponować. Mów i płać. Trzeba uprzykrzyć życie Grecie. Na przykład, wyrzucaj jej wszystkie rachunki, bilingi. Tak, by w końcu odcięli jej wszystkie media. Jak jej odetną światło, zgubi się. Bueno, es que esa es la idea. Un día le cortan la luz, światło, potem wodę, telefon. Niech się dowie, co to znaczy mieszkać sama. Lo que yo quiero es que simplemente te encargues de que Greta sepa lo que significa vivir sola. No soy genial, ¿eh? Jestem genialny, prawda?
está bien, pues yo te voy a hacer. Dobrze, zrobię to, ale musisz mi zapłacić. Jak będę śledziła tę małą, nie będę miała czasu na sprzątanie. Mogą mnie wyrzucić. Muszę mieć jakieś oszczędności. Primero quiero que salga absolutamente todo bien, ¿eh? Jak się uda, dostaniesz premię. Puede salir. Toma. Proszę. Pero eso sí. Ale masz mi być wierna jak pies. Amo, ¿eh? Aquí, presente. Zawsze przy mojej nocy. Al lado mío. Mira que pronto seré. Już niedługo będę właścicielem wielkiej firmy. Tremenda empresa. Mira, y tú no nie potrzebujesz mira. Niczego więcej? Digo, porque a mí me encanta. Lubię takich jak ty. Tipo así, bien estudiado. Y no por mądrych, wykształconych, bogatych. Takich, co mogą kupić wszystko. Kaka. Mira, amor, yo sé que tú alucinas conmigo. Wiem, że za mną szalejesz. Ale co najwyżej mogę dać ci moje zdjęcie w stroju kąpielowym. De resto, bueno, encárgate. Masz się postarać, żeby wszystko się udało. Do zobaczenia. Uwielbiam taki. Jest głupi, ale przynajmniej zostawił w domu zapach pieniędzy. To straszne. Jestem załamany. Muszę zapomnieć o Grecie i przestać ją kochać. Po pierwsze, nie możesz się z nią widywać. Nie oszukuj jej i siebie. I coś ci powiem. Nie pozwolę, żebyś zrobił jej krzywdę. A kto ją chce oszukać? Nie jesteś jej ojcem. Tylko, że teraz będę pracował w jej domu, rozumiesz? A w poniedziałek zaczynam zajęcia. Z kim? Z nią. Z Gretą. Już ci powiedziałem, co o tym myślę. Jak chcesz z nią być, uporządkuj sprawy z tą drugą, ale Grety nie oszukuj. I powiem ci szczerze, lepiej będzie, jak nawet nie będziesz na nią patrzył. To nie jest dziewczyna dla ciebie. Wiem, ona nie chce mnie znać. Ale co ja poradzę na to, że ją kocham? Co? Zakochałeś się w kobiecie, z którą nie możesz być. Powiedz mi coś. To, co do niej czujesz, jest prawdziwe? Jasne, to coś pięknego. To nadzieja. A Rocío? Co ja zrobię z Olgitą? Dime, ¿qué hago con Olgi? To sytuacja bez wyjścia. Yo lo que veo es que esto no tiene salida, chamo. Pasó, vale. O co chodzi? Espérame aquí, Wilfred. Poczekaj tutaj, zaraz wracam. ¿Cómo te sientes? Ay, mi vida. Jak się czujesz? Radość rozrywa mnie od środka. A ver. Jesteś gotowa? Adios, do widzenia, Magdalena Soriano. Już niedługo będę Magdaleną Lam. Voy a ser simplemente byłą Magdalena żoną. Lam, la ex de. Bueno, chévere, mami, porque ex de significa. To znaczy, że będziesz miała wielkie doświadczenie i nie dasz się poniewierać byle komu. Tak. Mujer i doskonale poradzę sobie bez męża. Hola Santa María, su esposo para siempre. O, exquisita, jesteś nadzwyczajna de ahora en i zawsze taka będziesz. Tú me lo prometiste. Obiecałaś mi. Para allá. A mí no me hables en ese tono. Te conviene lepiej mi je załatw. Rápido. Tú me estás amenazando. Grozisz mi? No. Nie. ¿Quién tiene el poder para destruir a alguien? To może zniszczyć, nie grozi. Masz wiele do stracenia. Así que, gdzie są moje papiery? Yo de lo único que soy culpable. Moja jedyna wina jest taka, że kochałam Juana Coronela. Amar a Juan Coronel. To on spowodował tę tragedię. Me ha traído esta tragedia. Ya veo. Widzę. Y dígame, proszę mi powiedzieć. Señora Fox. To pani zabiła męża? Usted mató a su esposo. No. Nie. Ni lo maté, ni lo mandé a matar. Ani nie kazałam go zabić. Puede ser que ya yo no amara. Może już nie kochałam Tamanaka. Pero no tenía. Ale nie miałam powodu, by się go pozbyć. Para deshacerme de él. Es decir. To znaczy, Tamanako był wspaniałym mężczyzną. Bellissimo. Ma
más joven. Młodszym ode mnie. Miał wielki talent. Dzięki mnie zaczął odnosić sukcesy w interesie. Był dla mnie jak laleczka. Domyśla się pani, kto mógł zabić pani męża? Juan Coronel. On zlecił jego zabójstwo. Wasz przypadek jest bardzo złożony. A najgorsze, że nie ma żadnego precedensu. W takim razie to proste. Sami znajdziemy rozwiązanie. Będzie tak, jak do tej pory. Żadnych wymian. Każdy z nas był szczęśliwy tam, gdzie dorastał. Mój chłopak. Niech pani się od niego uczy. Chcę również lepiej poznać Jairo. Może nawet go polubię. To wyjątkowa sytuacja, więc możemy pozwolić sobie na pewne odstępstwo. W tym tygodniu możecie mieszkać ze swoimi biologicznymi rodzicami. To dobre rozwiązanie. Ja się nie zgadzam. Mój syn Romano nigdzie nie pójdzie. To tylko weekend. Nie wywiozę go z kraju. Pan zostanie z moim synem. Nie zgadzam się. Zabiorę obu i kropkę. Proszę uzbroić się w cierpliwość. W życiu nie można mieć wszystkiego. Na początku myślałam, że Juan zabił Tamanaka, bo mnie kochał. Kobiety zawsze są takie naiwne. Ale Juan zlecił jego zabójstwo, bo stwierdził, że Tamanako mu zagraża. Dlaczego? Kiedy Juan dowiedział się, że Tamanako wie o naszym romansie, przestraszył się. Musiał się pilnować. Nie chciał sam zranić sobie rąk, dlatego zlecił morderstwo. Możesz pobawić się komputerem Gustawa. Dobrze, dziękuję. Zobaczymy się po weekendzie. I nie wkurzaj się. Dobrze. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Wszystko będzie dobrze. Nie chcę, żeby mój syn mieszkał z tą kobietą. Ona ma w sobie coś, co mnie irytuje, a pani jej broni. Nie bronię, przestrzegam prawa. Nie, nie broni mnie pani tak, jak należy. Przez pani mazgajenie mogę stracić syna. Przepraszam. Chodźmy. Gdzie są akta rozwodu Oriany i Juana? Jestem pewien, że widziałem je gdzieś tutaj. Na pewno widziałem dokument z deklaracją, że Oriana nie chce się rozwodzić, ale gdzie? Będę musiał kogoś przekupić, żeby zdobyć te akta. Dobrze, że cię znalazłam. Wszyscy mówią na mój widok to samo. Co z tym żebrakiem? Potrzebuję tych papierów. Spokojnie. Proszę. Ten człowiek może wyrobić sobie dowód, paszport, a nawet legitymację studencką. Renato Rizzo. Renato Rizzo. Tak, to jego nowa tożsamość. Włoch. Italiana. Perfecto. Doskonale. Najważniejsze, że teraz ma czystą kartotekę i nie ma ani grosza w kieszeni. Tego chciałaś, prawda? Pozew rozwodowy bazujemy na oskarżeniu o zdradę oraz próbie malwersacji majątku. Chcę tylko, żeby to się jak najszybciej skończyło.
Mira, Magdalena, tenemos todo. Mamy szansę wygrać. Zdrada i hipoteka to nasze mocne argumenty. Dobrze. Magdalena. Magdaleno. Inaczej wyglądasz. Bardzo ładnie. Te ves muy bien. Ay, Juan, yo me tengo Juan, que ir. Me está esperando Luis checa. Para ir a trabajar, así que cuida ellos. Mejor me voy porque a mí me da pena andar con estas cosas. Tienes que hacer cosas bien, ¿ok? Jeszcze raz coś zobaczy. No importa, no importa. Nie szkodzi, w czym problem? Que entre. ¿Cuál es el apuro, eh? Nie mogę się od ciebie odkleić. No, es que no me puedo despegar de ti. Małżeństwo dobrze ci robi. Definitivamente ese matrimonio te sentó muy bien. Sí, sí, sí. Y si a eso le sumamos a dodatku mam słabość do mężaty. Casadas nada. Mężatek. Y por las gorditas patronas. También por las mujeres embarazadas. Zwłaszcza do tych, które nazywają się koronelem. Vaya bebecito. Do widzenia, maleńki. Kocham cię. Se le quiere mucho. Bueno, zobaczymy się później. Cześć. Nos vemos luego, ¿ok? Chao. 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 Bueno, Pamela, w czym mogę pomóc? Mam pewną delikatną sprawę. Musi się nią zająć najlepszy adwokat w kancelarii. Ty. Słucham. To twój szczęśliwy dzień, Silvio. Szukam stażystki. Po pierwsze, nazywam się Selena. A po drugie, nie zrezygnuję z pracy w kawiarni dla pracy z tobą. Pasantia. Nie, kochanie. No, mi chocolatico. Po pierwsze, wcale nie musisz rezygnować z pracy w kawiarni. Po drugie, przy mnie nauczysz się w dwa dni tego, czego nie nauczysz się na uniwersytecie. I dobrze ci zapłacę. Tak? To wiele zmieni. Co miałabym robić? Sprawdź, który sąd wydał wyrok o rozwodzie Juana Coronela i jego poprzedniej żony. Jesteś zainteresowana? Czego chce ta klientka? Spadku. Dziedziczy po swoim mężu. Policja nie daje jej go dotknąć, bo uważa, że przyczyniła się do śmierci męża. Dokładnie. Jeśli naprawdę go zabiła, raczej nie ma szans. Policja nie ma żadnych dowodów. A ja myślę, że ta biedna wdowa jest niewinna. Nie wejdź. Proszę. To pan Juan Coronel, nasz najlepszy adwokat. Będzie pani bronił. Co to? Zostawiono to dla pani. Pani jest najuczciwszą kobietą, jaką znam. Wie pani, że są winy, które uchodzą bezkarnie wielu ludziom. Przestępcy pozostają na wolności. Dlatego donoszę, że Cornelia Fox jest zabójczynią. Udowodnię to. Protektor. Protektor? Kim on jest? Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Anna Kowalczyk. Czytał Marek Lenek.